szczęśliwe chwile zostaną w nas. Toast płynie prosto z serca, aż do gwiazd. Muzyczny to jest cud, bóź wiolinowy i osiem nóg. Z tego melodia ta, która w duszach nam gra. Melodia z ośmiu nut, do muzyki jest cud. W oddali słychać ciche wołanie, gdzieś komuś wiem, że smutno i źle. Wszystkie nasze dni i
serca spełnione sny. Z głębi serca dziś dziękuję ci za tyle wspólnych lat i tej miłości kwiat. Za to, że wciąż przy mnie jesteś blisko tak. A już teraz przenosimy się do Radia Fest, one na łączach. Uwaga, uwaga! 200. Fest radiowy finał Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl na 100,2 FM. To już ponad 4 lata na naszej antenie. W tym finale zaprezentowaliśmy jedną nowość zespołu Harmonik za jeden uśmiech. A jubileuszowa top 10 tak się poukładała. Na 10. Harmonik z Tobą na zawsze. Na 9. Michalina Starosta, po 7. Na 8. Oxford Duo Melodia z 8 nut. Na 7. Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd. Na miejscu 6. Mirosław Szołtysek, Lato w nas jest. Na 5. Bożena Mielnik, Tak bardzo chcę. Na miejscu 4. Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. Na miejscu 3. Golden Mix, Tyle chwil przed nami. Na 2. Krzysztof Pietrek, Za wszystkie nasze dni. I miejsce 1. Happy Jędrowski Show, Medley Mix 2021. Bardzo gorąco wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów pozdrawiamy ze Śląska i życzymy sympatycznego, miłego, niedzielnego wieczoru z Listą Śląskich Szlagierów. Achtung, uwaga, uwaga, bo to był dokładnie 200. finał Listy Szlagierowo.pl. Ponad 4 lata na antenie Radia Fest. Numer 1 w tym finale, no, Happy Jędrowski Show. Proszę bardzo. No i pytanie do Marcina. Kiedy fajerujemy? Nie jest mały dom, gdzie pochowałaś wszystkie dobra i nie chcesz nic mojego oddać. Zamykasz twój miłości świat. Na tobie wciąż zależy mi, dla ciebie wszystkie róże są. Do serca pójdę, znajdę dom, bo moje miejsce jest. Ciebie wciąż o jedno, ty nadzieję dziś mi daj. W sercu masz szumary. Jesteś mą wiosenną wonią, jesteś dla mnie chlebem, solą, wtedy w sercu.
uśmiechnij do mnie się. Twój głos, twój śmiech jest jak tlen. Powiedz mi, że chcesz całe życie kochać mnie. Pośród szumu fal chcę usłyszeć, kocham cię. Podaj mi swą dłoń i uśmiechnij do mnie się. Twój głos, twój śmiech jest jak tlen. Jeszcze dzień, a może dwa, i nasze sny spełnione w pełnym blasku dnia. Twoją twarz i uśmiech twój całować pragnę, bo ty jesteś ze mną tu. Ty jesteś ze mną tu. Biegnij ze mną tam, tam gdzie nas nie dojrzy nikt. Brzegiem morza, plażą, pośród pal. A wracając do fajeru Marcina Janoty, przed chwilą dzwonił do żony, żeby mi najlepsza koszula wybiglowała, więc ja już jest gotowy jakby, co? Panie Marcinie, zgłaszam swoją gotowość. Za chwilę w naszym studiu zgłosi swoja gotowość Edek Dworniczek, to z nim da klachu. Pamiętam, co robiłem tydzień temu albo dwa. Czuję tylko, że straciłem znowu część własnego ja. Nie chcę liczyć na nikogo, każdy swoje sprawy ma. Ci, co mogą, nie pomogą, żadnych reguł taka gra. Trzeba iść, trzeba naprzód iść, naprzód. Każdy o tym wie, lecz ty chcesz z sobą być, spojrzyj wstecz. Stare czasy, dobre czasy, kiedy świat czarował mnie. Stare czasy, dobre czasy, każdy coś o swoim wie. Stare czasy, dobre czasy, wracam do nich, gdy mi źle. Stare czasy, dobre czasy, warto było przeżyć je. Pobujajmy się trochę, moi drodzy. Dobre rzeczy się pamięta zawsze lepiej niż te złe. Szczęście zdarza się jak święta, raz do roku albo mniej. Kiedyś wszystko się zawali, nie chcę wiedzieć jak i gdzie. Może pamięć coś ocali, gdy ktoś zechce wspomnieć mnie. Trzeba iść, trzeba iść naprzód, naprzód iść, każdy o tym wie. Lecz ty chcesz, lecz ty chcesz sobą być, spojrzyj wstecz. I razem. Stare czasy, dobre czasy, kiedy świat czarował mnie. Stare czasy, dobre czasy, każdy coś o swoim wie. Stare czasy, dobre czasy, wracam do nich, gdy mi źle. Stare czasy, dobre czasy, warto było
przeżycie. Kiedy świat czarował mnie, stare czasy, dobre czasy, każdy coś o swoim wie. Stare czasy, dobre czasy, wracam do nich, gdy mi źle. Stare czasy, dobre czasy, warto było przeżyć je. Czas i pora, żeby przywitać w naszym szlakierowym studium naszego dzisiejszego gościa. Zgodnie z moją zapowiedzią już teraz Edek Dworniczek, solo. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię. Zawsze było was więcej, tu teraz solo i właśnie troszkę tak, żeby wyjaśnić tym, którzy są może i zdziwieni, że widzą cię samego, o co tu wszystko w tym chodzi. Edek, rozpadło się trio, wasze Blue Party po jakimś tam czasie, który spędziliście razem. Jak to było? Długo żeś się zastanawiał nad tym, czy iść samemu tą ścieżką muzyczną? O tym, czy założono nowy zespół? Czy po prostu żeś stwierdził, nie, dobra, dam sobie z tym spokój i nic nie robię? Wiesz co, kiedyś mi się to zdarzyło, że po jakimś takim zawirowaniu, na samym początku, jak kiedyś z Kazikiem, żeśmy zaczynali pierwszy zespół nasz tworzyć, to coś nie wyszło na początku i tak, chyba damy sobie spokój, tak pomyślałem. I po jakichś 2 czy 3 miesiącach coś mnie takiego naszło, że stwierdziłem, że bez tej muzyki, bez tego grania, śpiewania, no nie dam rady. No i tak w tym momencie akurat, o którym teraz gadasz, to nie było takiego wahania. Ja po prostu musiałem wejść z powrotem w ta muzyka. No z racji, że już nie w Blue Party, tylko teraz już solowo, to właściwie nie było to skomplikowane dla mnie, jeśli chodzi o zaczęcie tej nowej drogi. Jedynie co, no to rzeczywiście jakoś lekko niepewność taka się pojawia, bo to wiadomo, jak samemu, to się trochę bardziej odpowiada za to, co się robi. A do tej pory, jakby nie było, było to trochę rozłożone. Na zawsze szło na trzy wszystko wziąć. Dokładnie, zawsze szło to tak trochę rozmydlić. Dobrze, to o tych wahaniach, o tej przyszłości, o tym wszystkim dzisiaj z Edkiem właśnie klachomy. W każdą noc i dzień czekam choć na mały znak. Chcę, by przyszła tu i zmieniła wokół świat. To ustalając taką chronologię zdarzeń, już dochodzi do tego, że jesteś pewny, że idziesz solo przez ten muzyczny świat. Jak wyglądał ten moment, ten proces wyboru studia, kompozytora, tekściarza? Nie wiem, czy sugerował się na przykład, nie, u tego nie będę robił, bo tam robi ktoś tam, a z tym nie, bo komuś tam pisał. Jak to było? Nie, nigdy w życiu. Ja cenię wszystkich aranżerów, twórców muzyki, tekstów, wykonawców tak samo. Twierdzę, że zawsze każdy ma swojego odbiorcę. Ale jeśli chodzi o mojego, tych ludzi, z którymi ja zdecydowałem się pracować, to powiem szczerze, to nie miałem żadnych wątpliwości, dlatego że już dawno, dawno temu, jeszcze w czasach takiego programu, chyba mogę powiedzieć, którego już nie ma w tej chwili w telewizji państwowej, nazywał się Telefoniada. No. Taki program, który podobno nikt nie oglądał, ale... A wszyscy znali, tak. 3 miliony ludzi siedziało przed telewizorami i tam... Tam zaczynałem swoją drogę jakby tą medialną. Tam z Kazikiem zresztą też występowałem, też mi się zdarzyło. I tam poznałem wtedy twórcę tej muzyki, którą w tej chwili wykonuję. Dokładnie chodzi mi o Aleksandra Woźniaka, to jest znana postać na rynku muzycznym, nie tylko śląskim, ale również w całej Polsce. Bo to zespół PIN, bo to aranżer znanych gwiazd polskich, Piasek, Maryla Rodowicz i tak dalej. No to same największe takie nasze tutaj lokalne, polskie nazwiska. No i już dokonujesz tego wyboru, wiesz, że chcesz iść w tym kierunku. Wydaje ci się, że to już jest dobry kierunek?
Jestem co do tego przekonany. Tu nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że Olek to jest człowiek, z którym już wtedy, dawno temu, to był w 98 roku, już zacząłem współpracę i powiem szczerze, że ta forma współpracy, ten sposób pracy z Olkiem tak mi dobrze jakoś wchodziło to wszystko, że zdecydowałem, że jeśli kiedyś spróbuję samemu coś robić, to właśnie spróbuję z Olkiem. Udało się. No, kto za muzykę odpowiada, to teraz już wiemy. Dalej będziemy drążyć ten temat, bo pytań jeszcze trochę zostało. Pójdę tam, gdzie noc splata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją w drżeniu strun i szumie traw. Dobrze, no to już kompozytora też my poznali. O tekście za chwilę też nieco więcej powiemy, ale... Czy były jakieś rozważania przed tym startem w ta solowa kariera, czy zacząć jednak od ballady, czy jednak od czegoś mocniejszego, czy właśnie takim konkretnie numerem, który żeś stworzył jako pierwszy? Powiem ci tak, nad tym się poważnie zastanawiałem, bo właściwie to nie wiadomo, czym uda się zainteresować słuchacza, jakim klimatem uda się zainteresować, w czym najlepiej się pokazać. I takich różnych pytań jest sporo, ale w przypadku tego utworu, mojego pierwszego takiego solowego utworu, to jak usłyszałem pierwszą propozycję, którą mi przysłał Olek, to powiem szczerze, nie miałem żadnych wątpliwości. Dla mnie ten utwór miał swój klimat, taki, który myślę, że my z Olkiem dobrze czujemy i stąd też fajnie mi się ułożył tekst, myślę, że też jestem z niego zadowolony. I myślę, że całościowo zrobił się z tego fajny, taki dosyć ciepły, mimo swojego tempa i takiego bitu dosyć wyraźnego, to taki trochę romantyczny kawałek, wbrew pozorom. Czyli troszkę tak dwa w jednym. I balladowo, że o tej miłości, o tym romantyzmie, ale jednak z tą nóżką, która tak bardziej tak, dokładnie. Może... To co rusza, nie? Powędrować. Dobrze, to o tym numerze, moi drodzy państwo, już za chwilę. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Chronologia zdarzeń jest teraz taka, że padło na utwór Moja Nadzieja. Kompozycja, już my wspominali, Olek Woźniak, tekst jest twój. I teraz pytanie, bo ostatnio bardzo dużo w tym studiu się gadało o tekście, o pisaniu tych tekstów i w ogóle. Jak to było? Napisał, żeś tekst wysłał do Olka, czy Olek wysłał ci propozycję muzyki, a ty do muzyki stworzył, żeś tekst? W tym przypadku było tak, że poprosiłem Olka, bo Olek się nawet nie pytał, w jaki sposób to zrobimy, ale poprosiłem Olka o pewien pomysł, zamysł taki muzyczny. I to, co do mnie od niego doszło, spowodowało, że jakoś wszedłem w taki klimat akurat i ten tekst jakby się sam pojawił wtedy. Myślę, że... Nie próbowałem, szczerze mówiąc, za dużo, nie miałem takiej okazji, żeby tworzyć najpierw tekst, a potem muzykę do tego. Myślę, że tu w tym przypadku udało się dobrze to zsynchronizować, jak to się mówi, nie? Czyli była taka próbka, wysłano do ciebie, ty żeś se posłuchał i gdzieś ci tam już się to zaczęło układać. Czy w przyszłości też raczej w ta strona będziesz próbował iść, że najpierw muzycznie, a potem tekstowo, czy jednak już Kaś ta ręka się tak wyrobiła, że piszesz coś tam i już ci nawet melodia jakaś tam z tyłu słychać? Czasami się to zdarzy, ale rzeczywiście wolę, tak jak teraz powiedziałeś, wolę najpierw usłyszeć muzykę, a potem zrobić do tego tekst, napisać do tego tekst. To jakoś wtedy czuję, wiesz, próbuję się dopasować do klimatu danego utworu tym tekstem, także myślę, że to też tak fajnie się potem zazębia. Matury wprawdzie już za nami, kolejni maturzyści się szykują, bliżej studniówki my bardziej są, ale zróbmy sobie to jako analiza tekstu, czyli co autor miał na myśli, bo tam śpiewasz tak, twoja nadzieja przynosi wiarę co dnia. To jest piosenka tak bardziej o miłości, czy jednak Kaś tam z tyłu w podtekście jest twoje nowe, na tej nowej drodze? Świetnie. Brawo. Piątka. Dla ciebie. Brawo dla ciebie. Zdane. Piąteczka. Jest. No bo tutaj dokładnie rozszyfrowałeś sens tego utworu. Mogłoby się wydawać, że początek jest o kobiecie, o jakiejś miłości, ale tak właściwie tą miłością jest ta nadzieja w tym utworze. I dokładnie w tym refrenie przechodzimy do sedna sprawy. Ta nadzieja jest wszystkim. Ona przynosi wiarę co dnia, ona
jest jak kojący letni deszcz i tak dalej. Tam to jest wszystko jako niejako pokazane w tej nadziei zawarte jest wszystko, co pozytywne, co czasami niektórym ludziom umyka, gdzieś ucieka, a w tym momencie mam nadzieję, że słuchając tego utworu spowoduje to, że ta nadzieja do nich z powrotem będzie wracać. Nadzieja, ważna sprawa. Moi drodzy Państwo, egzamin zdany, piąteczka zaliczono, więc świetnie. Za chwilę troszkę o przyszłości będziemy klechać.